Dzień dobry Państwu. Otwieram 71. sesję 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 21 września 2023 roku. Na wstępie witam wszystkich przybyłych na uroczystą sesję. Pana burmistrza, panią wiceburmistrz, pana, nie wiem, czy pana sekretarza nie widzę. Wszystkich pracowników, wszystkich radnych Rady Miejskiej i wszystkich gości tutaj zgromadzonych, jak również oglądających nas, naszą transmisję online z obrad sesji. Informuję, że w obradach sesji bierze udział 14 radnych z 15-osobowego składu Rady Miejskiej. W związku z tym Rada może podejmować uchwały, ponieważ w tym wypadku kworum wynosi 8 radnych. Odczytam porządek obrad 71. sesji Rady Miejskiej w dniu 21 września 2023 roku. Punkt pierwszy. Otwarcie 71. sesji 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Punkt drugi. Podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rabki-Zdroju. Podpunkt pierwszy. W sprawie przyjęcia rezolucji w sprawie uczczenia jubileuszu 70-lecia nadania Rabce praw miejskich. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały na wniosek burmistrza Rabki-Zdroju. Podpunkt pierwszy. W sprawie przyjęcia rezolucji w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie poniosła Polska z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji w gminie Rabka-Zdrój. I punkt czwarty. Zamknięcie sesji. Czy ktoś z państwa radnych uwagi do porządku obrad wnosi? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Punkt pierwszy, czyli otwarcie 71. sesji 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju mamy już za sobą. Wobec tego, żeby nie tracić czasu, płynnie przechodzimy do punktu drugiego. Podjęcie uchwały na wniosek burmistrza Rabki-Zdroju w sprawie przyjęcia rezolucji w sprawie uczczenia jubileuszu 70-lecia nadania Rabce praw miejskich. Pozwolą Państwo, że odczytam projekt uchwały. To jest projekt uchwały numer 51 w sprawie przyjęcia rezolucji w sprawie uczczenia jubileuszu 70-lecia nadania Rabce praw miejskich. I na podstawie artykułu 18 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z dnia 2023 roku, pozycja 40 z późniejszymi zmianami oraz paragraf 22, ustęp 2, punkt 3 statutu gminy Rabki-Zdrój stanowiącego załącznik do obwieszczenia nr 1 łamane przez 2020 Rady Miejskiej w Rabce-Zdrój z dnia 30 grudnia 2020 i to jest tekst jednolity, dziennik urzędowy województwa małopolskiego z dnia 2021 roku, pozycja 17.10. Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się rezolucję Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I przeczytam uzasadnienie do niniejszej uchwały. W związku z obchodami 70-lecia nadania Rabce praw miejskich burmistrz Rabki-Zdrój przedkłada rezolucję w sprawie uczczenia jubileuszu 70-lecia nadania praw miejskich. Symboliczna data 21 września 1953 roku wyznaczyła moment, w którym Rabka-Zdrój stała się miastem. Jest to wyjątkowa okazja do wspomnienia naszej historii, kultury i dziedzictwa, które wzbogacają naszą wspólnotę. Podjęcie niniejszej uchwały nie rodzi skutków finansowych dla gminy Rabka-Zdrój. I teraz odczytam rezolucję w sprawie uczczenia jubileuszu 70-lecia nadania Rabce praw miejskich. Rada Miejska w Rabce-Zdroju zebrana na sesji w dniu 21 września 2023 roku z ogromną dumą i radością obchodzi jubileusz 70-lecia nadania Rabce praw miejskich. Symboliczna data 21 września 1953 roku wyznaczyła moment, w którym Rabka-Zdrój stała się miastem. Jest to wyjątkowa okazja do wspomnienia naszej historii, kultury i dziedzictwa, które wzbogacają naszą wspólnotę. Rabka-Zdrój od momentu uzyskania statusu miasta w roku 1953 przeszła imponujący rozwój, stając się nie tylko pięknym miejscem do życia, ale także atrakcyjnym celem turystycznym.
Nasze miasto cieszy się uznaniem zarówno w kraju, jak i za granicą, dzięki swojej przyrodzie, kulturowemu dziedzictwu oraz gościnności mieszkańców. Wobec tej wyjątkowej rocznicy Rada Miejska w Rabce-Zdroju postanawia wyrazić głębokie uznanie dla tych wszystkich, którzy przez 7 dziesięcioleci przyczyniali się do rozwoju i promocji Rabki-Zdrój, którzy przez lata pracy i zaangażowania współtworzyli nasze miasto, przyczyniając się do jego rozkwitu i sukcesów. Dążyć do kontynuowania prac nad rozwojem miasta, dbając o zachowanie jego unikalnego charakteru, dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego piękna. Uznać wagę edukacji i promocji historii Rabki-Zdroju, aby zachować pamięć o naszym dziedzictwie i przekazać ją przyszłym pokoleniom. Wyrazić nadzieję, że Rabka-Zdrój będzie kontynuować swoją drogę jako miejsce przyjazne dla mieszkańców i gości, zachowując równowagę między rozwojem a ochroną środowiska naturalnego. Mieszkańcom Rabki-Zdrój, naszym gościom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju naszego miasta, składamy serdeczne podziękowania. Jubileusz 70-lecia nadania Rabce praw miejskich stanowi okazję do wspólnego świętowania oraz refleksji nad przeszłością i przyszłością naszej miejscowości. Niech ta rocznica będzie czasem radości, wspomnień i nadziei na jeszcze lepszą przyszłość Rabki-Zdroju. Podpisał burmistrz magister Leszek Świder. Tak brzmi projekt uchwały. Czy ktoś z Państwa chce zabrać jeszcze w tej sprawie głos? Dziękuję, nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania projektu uchwały nr 51 w sprawie przyjęcia rezolucji w sprawie uczczenia jubileuszu 70-lecia nadania Rabce praw miejskich. Radny Marek Ciepliński, głośniej troszkę, dziękuję. Radna Małgorzata Choim, dziękuję. Radna Katarzyna Karkula, dziękuję. Radna Aleksandra Koper, dziękuję. Radny Dariusz Krzysztof, dziękuję. Radny Jan Kwatyra, dziękuję. Radny Jacek Latawiec, nieobecny. Radna Dorota Majerczyk, dziękuję. Radny Piotr Ptak, jestem za. Dziękuję. Radny Paweł Rogowiec, dziękuję. Radny Robert Skipiała, dziękuję. Radny Michał Skowron, dziękuję. Radna Józefa Śmietana, dziękuję. Radny Rafał Wójtowicz, dziękuję bardzo. I radny Piotr Żółtek, jestem za. W głosowaniu brało udział 14 radnych, 14 było za. Dziękuję bardzo Państwu za głosowanie i za jednomyślność. Uchwała wobec tego przechodzi do realizacji. Punkt trzeci porządku obrad 71. sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Podjęcie uchwały na wniosek przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie, i to jest podpunkt pierwszy, w sprawie przyjęcia rezolucji w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji w gminie Rabka-Zdrój. Czy ktoś z Państwa do tego projektu chce zabrać głos? Dziękuję, nie widzę. Odczytam projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezolucji w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska podniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji w gminie Rabka-Zdrój. Pozwolą Państwo, że pominę tutaj podstawę prawną, ponieważ jest dokładnie taka sama jak w przypadku poprzedniej uchwały. I paragraf pierwszy brzmi: przyjmuje się rezolucję Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W związku z prośbą przesłaną przez pana Arkadiusza Mularczyka, sekretarza stanu przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Rada Miejska w Rabce-Zdroju postanawia przyjąć niniejszą rezolucję w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat,
jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji w gminie Rabka-Zdrój. Podjęcie niniejszej uchwały nie rodzi skutków finansowych dla gminy Rabka-Zdrój. Rezolucja. Rada Miejska w Rabce-Zdroju w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji w gminie Rabka-Zdrój. Rada Miejska w Rabce-Zdroju, nawiązując do uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 roku w sprawie dochodzenia przez Polskę zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej oraz uchwały Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie konieczności uregulowania w stosunkach polsko-niemieckich kwestii reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska i Polacy ponieśli z powodu bezprawnej napaści Niemiec na Polskę w 1939 roku oraz późniejszej okupacji niemieckiej, wyraża swoje poparcie dla działań zmierzających do uzyskania zadośćuczynienia należnego Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w wyniku rozpętania II wojny światowej przez III Rzeszę Niemiecką. Rzeczpospolita Polska poniosła proporcjonalnie największe straty osobowe i majątkowe ze wszystkich państw zaatakowanych przez III Rzeszę Niemiecką podczas II wojny światowej. Straty te nie wynikały tylko z działań wojennych, ale przede wszystkim z niemieckiej polityki okupacyjnej, w szczególności celowej i zorganizowanej eksterminacji ludności na okupowanych terenach państwa polskiego, a także z intensywnej eksploatacji społeczeństwa polskiego, w tym pracy przymusowej oraz celowego niszczenia mienia. W wyniku prac parlamentarnego zespołu do spraw oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej oraz zaproszonych przez niego ekspertów, straty te zostały oszacowane i opisane w raporcie o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945. Również gmina Rabka-Zdrój w trakcie II wojny światowej została ciężko doświadczona przez agresję, a następnie okupację niemiecką. W wyniku II wojny światowej ponieśliśmy ogromne straty materialne i niematerialne. Zniszczona została infrastruktura, budynki mieszkalne i użyteczności publicznej, zakłady przemysłowe, zabytki kultury oraz zbiory muzealne. Podkreślić należy także ogromne straty ludzkie. Dlatego mamy pełne prawo domagać się jednoznacznego przyjęcia przez rząd Republiki Federalnej Niemiec odpowiedzialności moralnej, politycznej, historycznej, prawnej oraz finansowej za zniszczenie Rabki-Zdroju. Rada Miejska w Rabce-Zdroju oczekuje od rządu Rzeczypospolitej Polskiej stanowczego prowadzenia działań dyplomatycznych i prawnych zmierzających do uzyskania od rządu Republiki Federalnej Niemiec odpowiedniego zadośćuczynienia. Polska powinna je otrzymać w imię elementarnego poczucia sprawiedliwości, w miarę prawdy historycznej oraz w imię rzeczywistego pojednania polsko-niemieckiego. To tyle, jeżeli chodzi o treść rezolucji. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały nr 52 w sprawie przyjęcia rezolucji w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji w gminie Rabka-Zdrój. Radny Marek Ciepliński. Dziękuję bardzo. Radna Małgorzata Hoi. Dziękuję bardzo. Radna Katarzyna Karkula. Dziękuję bardzo. Radna Aleksandra Koper. Dziękuję bardzo. Radny Dariusz Krzysztof. Dziękuję bardzo. Radny Jan Kwatyra. Dziękuję bardzo. Radny Jacek Latawiec, nieobecny. Radna Dorota Majerczyk. Dziękuję. Radny Piotr Ptak. Jestem za. Dziękuję. Radny Paweł Rogowiec. Dziękuję. Radny Robert Skipiała. Dziękuję. Radny Michał Skowron. Dziękuję. Radna Józefa Śmietana. Za, tak? Dziękuję bardzo. Radny Rafał Wójtowicz. Dziękuję bardzo. Radny Piotr Żółtek. Jestem za. Poproszę o wynik głosowania. W głosowaniu brało udział 14 radnych. 9 było za, 5 się wstrzymało. Dziękuję Państwu za głosowanie. Uchwała przechodzi do realizacji. Tym
sposobem przechodzimy do punktu czwartego. Zamknięcie sesji. Dziękuję Państwu za udział w tej uroczystej sesji i zamykam sesję 71 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 21.09.2023 roku. Dziękuję Państwu bardzo.